Mateusz Kaniowski, Adam Okliński, Mirosław Okliński, czyli rodzina, która powoduje, że wszyscy są w strachu. Ła! Elegancko, dokładnie tak. Ty masz swojego bardzo trudnego rywala, ale twój tata ma jeszcze cięższego rywala, ponieważ zawalczył z kobietą. I dosłownie... Nie, ja nie walczę z kobietami. Kobieta mnie zaatakowała, ja byłem bezbronny. Nie atakuję kobiet, jeżeli chodzi o fizyczność. Ja po prostu powiedziałem prawdę. Powiedziałem prawdę taką, że słyszę głos męski i uważam, że to mężczyzna. Później się okazuje, że to jest kobieta. I z tego się trochę podśmiewałem. Uważam, że to jest moje zdanie i nikt nie musi uważać tak jak ja. Ja mam swoją opinię i uważam, że sterydowanie się przez kobiety, branie środków męskich, powodowanie zmiany barwy głosu, budowy ciała, jest szkodliwe dla kobiety, ale to jest moje zdanie i po prostu ja to potwierdzam. Mogę przeprosić, że ktoś to odebrał w taki sposób, że po prostu ktoś się poczuł urażony, że ja się wyśmiewam. Ja się nie wyśmiewam z niej jako kobiety, tylko wyśmiewam się ze zmian, sztucznych zmian, które wprowadza do swojego organizmu, co uważam jest szkodliwe, ale to jest moje zdanie, niech robi ze swoim życiem co chce. Adam, jakie jest twoje zdanie? Wiesz co, no to jest ciężki temat, ale no stwierdzenie, że po prostu ma męski głos, no to jest stwierdzenie faktów i tyle. Ja jej osobiście nie znam. Ojciec powiedział takie, tam jakąś docinkę jej właśnie dał z tym głosem, ją to mega zabolało, widocznie no taka prawda jest i tak zareagowała ostro i tam inne kobiety też podburzyła. Esmeralda Godlew, no dobra. No, po alkoholu, to różne rzeczy się tam mówi, później się przemyśli raczej tam ciężko było w jakiś dialog wejść z tą Esmeraldą. Jeszcze na chwilę przerwę, od czego to się w ogóle zaczęło? Pani Esmeralda to nie jest dla nas partner w ogóle do rozmów. Dobra, a skąd to się w ogóle wzięło, ten konflikt z Anną? No bo ja na sali po prostu się śmiałem, że Ewa nie będzie... Zróbmy kurwa, przepraszam, zróbmy testy antydopingowe i panią Anię Andrzejewską przebadajmy na doping i zobaczycie po prostu, jaki jest nasterydowana. Zróbmy tak, zróbmy i udowodnimy, że po prostu ja mam rację. No co? Wracając do początku konfliktu? Wracając do początku konfliktu, bardzo mało facetów bierze tyle sterydów, co pani Ania. Co się stało? Przed chwilą był już taki spokój, trenerze, już było grzecznie, już było, że dobra, ale dobra nie. I nagle psz, i trener leci. Ja powiem tak, ja jestem bardzo grzeczny, bardzo grzeczny. Tylko też łatwo trenera wyprowadzić z równowagi. Co ty? Myślę, że było w miarę spokojnie, że nic się nie wydarzyło, nikt się nie pobił, a stwierdzenie faktów to stwierdzenie faktów, no. Przejrzałem twoją karierę. Czemu 7 lat nie walczyłeś ani razu? Co? Miałem 6 walk zawodowych, 30 amatorskich. Z zawodowych wygrałem 4. Ostatnią walkę przegrałem zawodową. Chciałem później rewanż z tym gościem. On nie chciał. Stwierdziłem, że pierdolę te MMA. Poszedłem do wojska. I jakoś miałem... Zajmowałem się czym innym, chciałem się nauczyć strzelać, takie bardziej militarne rzeczy, tam spędziłem 4 czy 5 lat, chciałem iść dalej, się rozwijać w tym kierunku, tam mi to utrudniano, dlatego wróciłem do cywila. A jednostka jego nie chciała go puścić, dostał się, przeszedł cały test do oddziałów specjalnych, bo chciał być w oddziałach specjalnych, bo chciał służyć dalej w wojsku, jednostka powiedziała, że go nie puści, bo jest dobrym żołnierzem i on będzie tutaj służył, a nie puszczą go do oddziałów specjalnych. Musiał się zwolnić z wojska, żeby mógł się dostać do oddziałów specjalnych. Dobra, jak trenera irytowało to, że syn nie walczy? Nie irytowało, no każdy ma swoje życie. Adam stoczył 23 walki amatorskie, wygrał 17. Stoczył 6 walk zawodowych, wygrał 4, więc to nie jest jakby, nie jest jakimś leszczem, że po prostu nie walczył, nie trenował. Chciał iść do wojska, poszedł, zobaczył w wojsku, co jest w wojsku i teraz jest starszy i wrócił. Czy teraz jesteś lepszym zawodnikiem niż 7 lat temu? No myślę, że zdecydowanie. Raz i fizycznie, i technicznie, no i głowa przede wszystkim moim zdaniem jest dużo mocniejsza, nie? Długo nie walczyłeś. W ogóle, bo walka amatorska, rozumiem, że też przez ten czas już nie miałeś ani jednej. Rok temu walczyłem na walkę Mamy we krwi, gala wojskowa organizowana przez ministerstwo. Walczyłem z Michałem Piwowarskim, dałem w miarę dobrą walkę, wyrównaną, przegrałem ją na punkty.
A Michał to bardzo dobry zawodnik, utytułowany mistrz Europy w czarnych pasach. No i co? Myślę, że normalnie to będzie mocne wyzwanie, ale ja mam też swoje jakieś atuty i najlepsze jest to, że mało osób na mnie liczy, on jest faworytem, a ja nie mam nic do stracenia. Jak nie mam nic do stracenia, to jestem w chuj niebezpieczny. Trenerze, jak trener rozkłada szanse syna na tą wygraną w tej walce? Wiesz, ja nie oceniam tak szans, bo wszyscy się mnie pytają, jak oceniasz szansę, no nie? Ja uważam, że dla syna, gdyby szedł drogą sportową, walka z Normanem by prawie była niemożliwa. A tutaj ją dostał na freakowej od razu, więc ja uważam, że dla Adama to jest mega promocja, skok na promocję. Może nie mówmy, że tam skok na kasę jakiś ogromny, ale też. Więc i kasowo, i promocyjnie Adam zyskuje. Robimy wszystko, żeby wygrać i tego się trzymajmy. Okej, ale szanse na zwycięstwo są duże? Są. Dyplomatycznie, pierwszy raz, bo myślałem, że... Są, nie, no szanse są, są na zwycięstwo. I czy duże, no po prostu to jest mega doświadczony gość, ale wychodzimy kurwa bez respektu, walczymy po prostu jak najlepiej potrafimy i uważam, że Adam jest dobrze nastawiony i fizycznie, i psychicznie i na pewno nie powiem, że o, damy dobrą walkę, wiadomo, w walce wszystko się okaże, ale Adam chce się bić, chce pokazać i zobaczymy. Ile ważysz, Adam? 106, 107 kilo. Norman będzie ważył z 85, 90? No mówił, że waży 90. No co, umówiliśmy się, że zbije wagę. Może i to i lepiej. Będę szybszy, w sensie szybszy. No nie będę szybszy od Normana, bo Norman jest lżejszy. Ale też będę miał lepszą kondycję, jak zmienię. Bardzo mnie zdziwiła jedna rzecz, bo przeglądając twoją karierę, widziałem właśnie, że wygrałeś chociażby z Wojtkiem Balejko, ale porażka z Krzysztofem Pietraszkiem, który ma 15 porażek i tylko jedną wygraną wśród tych 15 porażek i ona jest nad tobą. I to tak dziwnie wygląda w tym rekordzie. Wygranych słabo obejrzałeś. Mówię o ostatnich 15 walkach. Ma 3 zwycięstwa i 15 porażek łącznie. Jak się lekceważy przeciwnika i z góry się zakłada, że się wygra walkę, to właśnie tak wychodzi jak w mojej walce. Przypadkowy cios i tyle, nie? Teraz uważam, że to może iść w drugą stronę, nie? Że Norman może coś takiego przeżyć. No pewnie tak, no bo jednak długo nie walczyłeś, patrząc na sam rekord, ale jesteś cały czas w treningu? Tak, jestem cały czas w treningu, odkąd odszedłem z wojska, to jestem cały czas w treningu. Czyli ile to jest czasu? No, będzie ponad pół roku. No jestem ciekawy, trenerze, gdyby to nie był syn, tylko osoba, która od pół roku znowu trenuje MMA, czyli miała taką przerwę i miał walczyć z kimś takim jak Norman Park, znanym w świecie, który jest cały czas w treningu, to czy trener by w ogóle chciał takiego starcia? A teraz wiadomo, że jednak syn trzeba wspierać i robić wszystko. Nie, no powiem tak, że dla zawodnika tej klasy co Adam, też bym podjął takie ryzyko, bo jak widzę, że jest szansa wygranej, to biorę walkę. Jeżeli bym uważał, że nie ma szansy, to bym nie wziął. Szansa jest w masie. Nie, no, nie, szansa jest we wszystkim. No, wiesz, to jest MMA, tak? Tu wszystko... Ja mam purpurowy pas jiu-jitsu. Może niedługo brązowy. Stójkę też trenuję. Zapasy też trenuję. Wiadomo, Norman jest bardzo dobrym zawodnikiem. Zobaczymy, jak to w walce będzie, jak ja się mu przeciwstawię. Ale to nie jest tak, że ja jestem jakimś, nie wiadomo skąd się wziąłem i jestem jakimś leszczem. No wiadomo, że mieliśmy mnóstwo. Ja walczyłem z zawodnikami z czołówki wagi ciężkiej albo półciężkiej. I raz wygrałem, raz przegrałem, ale walczyłem z dobrymi zawodnikami. A tutaj jest gość, który walczył w 70 albo w 77 kilo. Tak. Wygrał z Szeligą, który ćwiczy może z 2-3 lata. No i z Popkiem, który jest duży, a tak naprawdę wygrał przez kontuzję. A ja, można powiedzieć, że jestem i technicznym zawodnikiem, i waga ciężka. Więc zobaczymy, jak to się jak się Norman przeciwstawi gościowi, który jest ciężki, duży, a też coś ogarnia technicznie. No i to może być najlepsza reklama tego starcia. Adam Okiński, Mirosław Okiński. I nie było pierwszy raz reklam. Nie wiem, jak to się stało, czy już za dużo. Profesjonalna broń, safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Delta Optical, doskonała optyka. I co? Swag Detailing, najlepsze kosmetyki samochodowe. Jak coś, to nic z tego nie mam, po prostu mnie to też bawi, to jest fajne. Dziękuję, trenerze.